prezentujemy dziś awans Zostań Marszałkiem Polski, grę edukacyjną IPN, która była pierwszą grą IPN-u, wydaną w 2009 roku. Od niej zaczęła się historia wszystkich gier planszowych, edukacyjnych gier planszowych wydanych w Instytucie. A dzisiaj prezentujemy trzecie wydanie, które jest wydaniem całkowicie odświeżonym, bardzo ciekawie zrobionym graficznie, z wykorzystaniem właśnie eksponatów z Muzeum Wojska Polskiego, w którym się znajdujemy. Zasady są też częściowo poprawione, bo mamy dodanego trzeciego gracza, mamy nowy wariant dla najmłodszych, nowy wariant mat dla tych, którzy chcą zagrać nawet więcej osób, w 8 osób. Także ten nowy awans jest z jednej strony nawiązaniem do tamtego starego z 2009 roku, a z drugiej strony jest całkiem nową jakością. Lepiej zawsze pokazać obrazek, niż coś tylko opisywać. Zauważyłem, że sama historia o stopniach wojskowych to będzie trochę za skromnie, trochę za mało i można opowiedzieć dużo szerzej w ogóle o polskim przedwojennym mundurze, zwłaszcza, że dla większości ludzi, jak widzą publikowane powszechnie zdjęcia przedwojennych żołnierzy, no głównie przedwojennych oficerów w mundurach garnizonowych, z reguły jest problem, co tak naprawdę ci ludzie na tych mundurach mają, kim oni są, czy w ogóle można zidentyfikować, z jakiej są jednostki, jakiego rodzaju broni. Doszedłem do wniosku, że najsensowniejsze będzie takie małe kompendium, napisane w, mam nadzieję, że mi się udało, dosyć przystępny sposób, na temat całego munduru wojskowego, przede wszystkim munduru garnizonowego, czyli takiego bardziej strojnego i takiego, w którym najczęściej ludzie szli do fotografa zrobić sobie portret, czy to zbiorowy, czy to indywidualny. Gra Awans ma kilka wariantów. Ten najmłodszy wariant dla najmłodszych, wariant przypomina w zasadzie wojnę. Czyli wygrywa po prostu wyższy stopień wojskowy. I w ten wariant spokojnie mogą grać nawet pięciolatki, które po prostu rozróżnią te, który stopień jest wyżej. W tym wariancie podstawowym musimy już nie tylko rozpoznać, który stopień jest wyższy, ale też musimy wykazać się spostrzegawczością, potrafić ułożyć te stopnie na stole w kolejności i znajdować pary albo kilka takich samych stopni. No i ten wariant, no to już tak dla uczniów, powiedzmy 8+, jak najbardziej jest do zagrania. Natomiast ten wariant mat, który jest taki najbardziej dynamiczny, on w zasadzie funkcjonuje też dobrze wśród dorosłych, można go stosować w zasadzie jako grę imprezową.